witam wszystkich bardzo serdecznie w tym materiale. Dzień dobry lub też dobry wieczór. Moi drodzy, do tej pory zajmowaliśmy się różnymi aspektami, jeżeli chodzi o przycinanie, wycinanie, docinanie wielkoformatowych płyt gresowych w Polsce, tak zwanych spieków kwarcowych. Teraz przejdziemy do jednej rzeczy, którą wam pokażę, która też jest bardzo przydatna i zwrócę wam uwagę na dwie ważne rzeczy, dwa ważne aspekty, jeżeli chodzi o dociskanie tej płyty w celu, żeby po prostu wychodziło powietrze, żeby wydobyło się powietrze, które jest w kleju. Oczywiście cały czas pamiętamy, że klej na ścianie, na podłodze musi być rozprowadzony w tym samym kierunku, musi się zazębiać, jak wy będziecie układali płytę. I też dobrze pamiętacie, że na płycie, czyli na gresie, smarujecie pacą zębatą o grubości zęba 3 mm, a na podłodze pacą pod zębami ukośnymi 10 mm. To było w jednym z poprzednich materiałów. Natomiast dzisiaj zobaczycie pewne urządzenie, które ma wam pomóc, aby wycisnąć to powietrze spod kleju, które może się zmagazynować w kleju i aby lepiej po prostu przykleić tą płytę do podłogi czy też do ściany. Ważna rzecz, pokażę wam jeden produkt, który prawdopodobnie wypadł z katalogu Raimondi. Jeszcze raz przypominam, że Raimondi nie płaci za tą serię filmów. To są moje filmy dla was. Staram się dzielić wiedzą, abyście nie popełniali jakichś głupich błędów, bo takie głupie błędy czasami mogą zdradzić jakieś przeoczenie, więc zwracajcie uwagę na pewne rzeczy. Więc staram się dzielić tą wiedzą z wami. To, co jest ważne, że właśnie tutaj możecie też zobaczyć, jak czasami, nie wiem, z roku na rok, czasami ze szkolenia na szkolenie ulega zmianie jakiś produkt w katalogu, przykładowo tutaj Raimondiego, tak? I teraz tak, mamy, moi drodzy, dwa produkty. Jednym z produktów takich bardzo znanych przez wielu płytkarzy, to jest taka packa do właśnie ubijania, do klepania. Natomiast drugie urządzenie, i tu zobaczycie też jego inną wersję, drugie urządzenie to jest tak zwany wibrator. Tutaj jest on w formie elektrycznej, natomiast, o, tu jest ta packa, to jest packa, która nie amortyzuje, czyli po prostu po uderzeniu ona zostaje. To jest specjalne tworzywo. Te tutaj, że tak powiem, nacięcia, które widzicie, służą właśnie do tego, żeby to powietrze wychodziło też, żeby było dobicie, a nie odbicie, czyli po prostu, żeby wam się nie odbijała packa. I tutaj, o właśnie, i tutaj wróćmy, bo o tym chciałem szerzej powiedzieć. Jeżeli macie jakiekolwiek otwory wycięte, jeżeli macie wycięcia tak jak tutaj, że jest coś, zostało wycięte, jest jakiś otwór, tego typu rzeczy, to już ta packa jest niezalecana. Ponieważ uderzając w tym miejscu możecie uszkodzić płytę. Uderzając w tym miejscu może wam na przykład tutaj płyta pędz. Uderzając może wam od nawet tego otworu tutaj okrągłego też płyta pędz. Ponieważ jest siła, jest uderzenie. I to już nie jest zalecane, to nie jest bezpieczne. Ktoś może powiedzieć, ok, ja tam robiłem 100 razy i było ok. Dobrze, w porządku, szanuję, nie ma problemu. Natomiast należy wziąć pod uwagę to, że to jest taka strefa bardzo delikatna i tutaj nawet właśnie, że tłumaczenie, że tego po prostu się nie stosuje. Dlatego lepszym rozwiązaniem jest posiadanie wibratora. I ten wibrator właśnie tutaj widzicie, to jest specjalna konstrukcja, specjalne urządzenie, które obecnie też wygląda inaczej. Ja wam pokażę też jeszcze nowszą wersję, bez przewodów, bez kabli, już zrobioną z najnowszego katalogu. Wszystko to, co widzicie, jest ważne, jeżeli chodzi o sprzęt, czy odniesienia do sprzętu, jest ważne na kwiecień 2021 roku. Jeżeli oglądacie ten materiał za rok, za dwa, za trzy, za pięć lat, to ten sprzęt może wyglądać zupełnie inaczej. Może być zupełnie inny. Może być coś nowego. Może być coś, co dzisiaj nie istnieje. Więc weźcie poprawkę. Raimondi ciągle pracuje nad udoskonaleniem sprzętu. Ciągle go zmienia, ciągle go zmodyfikuje, co za chwilę zobaczycie. I tutaj jak
rzeczywiście ciach. Tak to właśnie chodzi. I to jest taka wersja, która... I to pozwoli wam wycisnąć powietrze spod płyty. Natomiast, jeżeli przejdziemy sobie... Wrócę tu. Tu macie kolejną, inną wersję tego urządzenia. Jest to wersja bezprzewodowa. Wersja bez kabli, bez niczego. Jak widzicie, sprzęt ciągle ulega zmianie. Zobaczcie, konstrukcja inna. Sprzęt dużo lżejszy też, bo się mieści w małej torebce. I co jest fajne, o, tutaj widzicie, tak to wygląda. Kwestia wykorzystania nawet takiego większego wózeczka. Widzicie, co? Porównajcie sobie, jak sobie porównacie wersję z filmu, jakie to jest duże, toporne, masywne. Zaraz wam to przełączę. Zobaczcie. Duże, toporne, masywne w porównaniu do... Tutaj, gdzie jesteś? Tu. W porównaniu do wersji obecnej, którą widzicie tutaj, a która... Tu jest jeden materiał wideo z panem, który... O, zobaczcie. Włączę wam dźwięk. Widzicie, to zupełnie inaczej, zupełnie inny komfort pracy też, bez przewodów, bez kabli. Tu akurat ten pan stosuje tą wersję mniejszą jeszcze. Zobaczcie, to jest... I to jest właśnie kwestia tego, jak sprzęt ulega zmianie w czasie. Z wielkiej kolumbryny, z przewodami, z jakimiś tam silniczkami, które widać, do wersji takiej, który jest właśnie podwójnej, jak gdyby dwa w jednym, tak? Macie mniejszą część, tą, tak jak widzieliście na filmie, i macie możliwość tutaj powiększenia tego miejsca rozprowadzenia właśnie tych wibracji na płytę. I dzięki temu jesteście w stanie właśnie pozbyć się powietrza spod płyty. Packa jak najbardziej ok, ale już nie jest ok. To znaczy, zresztą packą nie dokonacie takiego czegoś, jak posiadając wibrator ten, bo ten wibrator właśnie pozwala na to, że ta płyta jest dociskana i jest po prostu pod wpływem wibracji powietrze, i tu jest bardzo ważne, że ten klej musi być rozprowadzany właśnie wszerz tej mniejszej, że tak powiem, w tej węższej, wzdłuż tej dużej. Dobra, poczekajcie. Bum. Czyli tak jak tutaj widzicie na filmie, że jest rozprowadzany w ten sposób. Po tej krótszej krawędzi. Tak? Po krótszej krawędzi. I na podłodze też. Po krótszej krawędzi jest rozprowadzany klej. Bo dzięki temu to powietrze zupełnie łatwiej będzie uciekało tutaj tymi brzegami. Jeżeli byście zrobili to na dłuższej płaszczyźnie, czyli grzebień by szedł od dołu do góry na długości 3 metrów, no to od środka wycisnąć powietrze do samej góry, czy też do ziemi, do dołu, to jest niemożliwe, nierealne. A tutaj, jeżeli jedziecie od środka w lewą stronę, od środka w prawą stronę, no to macie raptem 50 cm z jednej, 50 cm z drugiej strony. I to wam pozwoli na wyciśnięcie tego kleju, wyciśnięcie powietrza. Trochę kleju też wyjdzie, no bo wiadomo, że będziecie ją lepiej dociskali, lepiej dobijali, ale jeżeli zauważycie w przypadku wibratora właśnie, jak będziecie jechali, to na samym końcu będzie widać, jak bąbelki powietrza takie będą uchodziły, więc to jest bardzo ważny sprzęt. Warto go posiadać, jeżeli no, w taki sposób profesjonalny się podchodzi do tej pracy. Ja zawsze mówię o profesjonalnym wykorzystaniu profesjonalnych narzędzi w profesjonalnej pracy. Bo jeżeli nie macie dobrego sprzętu, dobrych narzędzi, ok, można to położyć, można to przykleić, będzie się trzymało i będzie git. Ale co, jak, nie wiem, gdzieś tam będzie pusto, będzie powietrze, coś pęknie, coś będzie nie tak, coś odpadnie, to później idzie wszystko na wasze konto. Wykonana praca będzie szła na wasze konto, na waszą niekorzyść. I tak to, moi drodzy, wygląda, więc jest to jeden z tych sprzętów, który no,
jest według mnie ważny, jest potrzebny, nie jest niezbędny, oczywiście nie mówię, że bez niego nic nie zrobicie, bo zrobicie, można, da radę, ale będzie to no, trudniejsze i będzie też dłuższe. Jeżeli sobie porównacie ekipy, które mają profesjonalny sprzęt, mają wiedzę też, jak ten, z tego sprzętu korzystać, w porównaniu do kogoś, kto opiera się na takich, wiecie, jakichś podstawowych narzędziach śmiesznych, które służą do wszystkiego i do niczego z reguły, bo tak to z reguły jest, no to ekipa, która ma profesjonalny sprzęt, w tym samym czasie z pewnością zrobi z 5-6 inwestycji w porównaniu z tym, który zrobi jedną inwestycję bez posiadania odpowiedniego sprzętu, odpowiedniego przeszkolenia, odpowiedniej wiedzy na temat produktu, który stosuje. Okej, moi drodzy, to wszystko w tym materiale. Zapraszam do następnego i cóż, jakieś pytania? Wchodzimy na archdes.pl. Nie ma problemu. Na miarę do mnie znajdziecie, bo jak wpisujecie Oskar Jurza w internecie, to niestety nie znajdziecie. Trzymajcie się póki co. I do następnego materiału, w którym porozmawiamy o... No właśnie. Tego się dowiecie z następnego materiału.